To będzie lot próbny po założeniu LEDów z przodu i z tyłu i po założeniu FPV. Pamiętajcie, że najważniejsze to jest, jeśli podłączamy baterię, nie może być odłączona antena FPV, bo spalimy nadajnik ten FPV. Pierwsze co teraz włączę, to radyjko i od razu te radio też poustawiałem, także to będzie pierwszy lot, który wykonamy. Zobaczymy, czy to lata. Czy i jak to lata? Sorry, że trochę będzie coś się mi trzęsło, ale nagrywam telefonem, a jest tak zimno, że masakra. Także długo nie polatam. Z tyłu LEDy na czerwono pięknie się świecą, z przodu na biało. I zobaczmy teraz. Tutaj, jak wcześniej opowiadałem, przełączniki, trochę zasłaniam palcem, zrobię tak. Ten przełącznik, jak mówiłem, to jest do takiego delikatnego latania. Ten przełącznik będzie do blokady silników. W dół jest włączone, w górę jest wyłączone. No i tutaj pokrętełko to jest kanał 5. Jest na akro i tutaj na akro wariata, że ja tutaj zrobię na delikatne. No i spróbujmy go odpalić. Drążek w dół i w prawo, tam światełko się zapaliło, zaraz jeszcze wam pokażę raz. W ten sposób zielone się świeci, jest aktywny. W prawo tam drążek powinien się załączyć, jest załączony. Teraz ruszam gazem, nic się nie dzieje. Przełączę teraz ten przełączniczek i ruszymy gazem. Działa, wszystko działa. Dobra, spróbujemy, zobaczymy jak on lata. Teraz muszę pomyśleć, jak to zrobić. Może jakoś ustawię telefon, żeby tu nam dobrze nagrał to wszystko. O! Teraz idealnie. Dobra, jeszcze raz. Drążek w dół i w prawo. I patrzymy. Odpala. Nic nie trzeba trymować, wszystko jest super.
kiwa bardzo stabilnie. Próba generalna wyszła idealnie. Dobra, uciekam, bo zimno jak cholera. Na razie, do zobaczenia. Pozdrawiam was wszystkich, cześć.